Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. I tymi słowami, moi drodzy, wypowiedziałem swoje drugie słowa, bo pierwszy raz zepsułem i musiałem drugi raz nagrywać. Więc witam was ponownie, znaczy u was ponownie, znaczy u was pierwszy raz, u mnie ponownie. I tak, słuchajcie, naprawiłem. W sensie, tak, to był jakiś błąd, gdzieś się musiał nie wczytać, jakby. Ten chłop, bo ten brzytwiak, bo kiedy słuchajcie, okazało się, kiedy wczytałem grę, okazało się, że faktycznie te wszystkie brzytwiaki jednak tam są, więc coś poszło, kurczę, nie tak. A tego to jeszcze nie widziałem. Szkatułka z klejnotami, ciekawe. I tak, i zabiłem, słuchajcie, no te wszystkie brzytwiaki. I jesteśmy teraz u Grega, tak? Proste. A ty co? No, ty musisz chyba łapkę zostawić, jak oglądasz serię, to co, tak będziesz oglądać bez łapki? Nie zostawisz mi? Zostaw lajka, no. Ale zobaczymy, co to daje. Mogę to tworzyć? Nie, ale jest warte 1000, więc było na pewno zdecydowanie warto tam iść. Na takie randomowe rzeczy. Nie byłem tu, znaczy byłem zobaczyć, czy się opłaca w ogóle tutaj zacząć odcinek. A w sumie to nawet trzeci raz nagrywam ten odcinek, bo jeszcze wczoraj zacząłem. Ale ostatecznie zacząłem robić coś innego i zamiast spać, to siedziałem do 6 rano, więc jestem w kurwę niewyspany. W sprawie kanionu, słuchaj, Greg. W sprawie Greg. Kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się pozbyłem tutaj. Się wszystkich brzytwiaków. Dobrze. Bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuję pancerza, no właśnie, bo potrzebujemy tylko pancerza, żeby do bandytów się udać. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Bons? Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się bons, do doliny. Bons, bons, tak jest, bons. Kapitanie. Nie wiem, ty mi powiedz. Co znowu? Co mnie jeszcze interesuje? Co wiesz o kruku? Nie pytałem tego już wcześniej? Wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale wierz mi, na pewno coś knuje. Nie należy do tych, co zaszywają się na bagnach i chcą, żeby świat o nich zapomniał. Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Jak tylko ty, jak tu masz ekipę? Chyba, że to inna, nowa ekipa. Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. Dobra, to taka historyjka. I teraz musimy iść do kogoś, kto zwany jest... Co? Mam się dowiedzieć dla Grega. No tak, tak. Tylko jakiś tam... Jak on miał? Jakiś bong? Coś takiego, nie? Co? Kurde, nagrywanie z rana. Przecież wiadomo. Najgorszy pomysł. A dzisiejszy odcinek będzie trochę krótki, więc wolałbym się streścić i zrobić coś szybko, fastem. Bo niestety tutaj dzisiaj nie mam do końca czasu. Ponieważ, no tak jak mówię, siedziałem do 6 rano. Nawet i siódmej. No to się nie wyspałem, to nie dość, że mało spałem, to jeszcze muszę no dzisiaj zrobić dużo rzeczy, no nie? Więc jakby tego. Więc no musimy się streścić. Szukamy jakiegoś bonga, coś takiego, nie? Zobaczmy, szybko przejdziemy. Na pewno na by coś, nie? Od szybkiego śledzia to ja bym kupił. Ty słuchaj, Samuel.
Rumu ci może nie sprzątnę, ale dawaj szybkiego śledzia. Daj mi rumu. Jak rumu? Nie no kurwa, co ja kupiłem? Czemu rumu? Chcę podać? Szybki śledź, no jakim rum? No trochę trzeba pokupiwać tych szybkich śledzi, żeby szybko biegać, proste, nie? Mówię wam, opłaca się to. Szybki śledzie z totalnym koksem. Nawet jak już wydałem z 500 golda, to jest warto. Przypomnę, że znaleźliśmy właśnie szkatułkę. To jest warto 1000, więc jakby damy sobie radę. Dobra, biały rum, a co daje? Premia many, kurwa. Ja nie chcę, chcę szybkiego śledzia. A tu nie leży szybki śledź? Nie, to rum jest. Dobra, zajebę mu. Bongo, bango, bengi, bonsai. Jakiś taki chłop coś naby, nie? Francis, to nie będziesz ty. Morgan, to też nie. A to nie wiem, czy ten chłop nie na samym początku jest, co pilnuje bramy. Nie. Ty? Bons, to ty. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz. A tak, oto on. Ale mady jesteśmy. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Co teraz robimy? Idziemy szpiegować bandytów, to ja muszę cały czas teraz ten biegać i tam do bandytów przez ten kanion lecimy. A nie wiem czy się... Nie no tak, przez kanion do bandytów. A nie, albo z powrotem i na bagna. Kurde, nie wiem teraz, z powrotem na bagna, na kanion, tu jeszcze pewnie mamy jakieś misje. Co to jest do mata? Nic nie ma. Tu, Brandon. Grog. Aha, to na tamtej tego. Chcesz mnie zabić? Czy ty w ogóle masz stary Samuel? Masz na myśli szybkiego... Tak, diablo! Dobra. Spróbuj tego. Smakuje jak płynny ogień. Masz się czegoś nauczyć? Siła, zręczność, nie potrzebujemy. Czy ogólnie potrzebujemy, tylko akurat mam lepsze plany, co z tym wykonać. Handel, słuchaj. Ty nie miałeś nic ciekawego. Masz większe rzeczy, które właściwie ja tobie opierdoliłem. Strzały to ja bym kupił, no bo to jest giga ważne. Pójdziemy jeszcze na tamto. O, brakuje mi złota, super. Czarna ruda, to jest ciekawe, bo to znalazłem. Z jakiejś mieczy? Nie. Chuj z tym rodem. Nie. To są lepsze łuki, więc zostają. Dobra, sprzedajemy. Elegancko. Jeszcze tą złotą szkatułkę bym fastem sprzedał. A tu jeszcze seks na 100 potrzebny. Złoty świecznik. Można było strzelać. Czemu jest tylko 18 warty? Pewnie ta szkatułka będzie też jakieś grosze, co? 150. Nie, to ja już nie chcę mi się sprzedawać tego nawet już. Skip. Brakuje dwóch. To może byśmy... A, dobra. Kij z nim, znaczy. I z nim tutaj ktoś był? Bill. Hej. To nie jest w porządku. Co się dzieje? Henry cię tu przysłał? Powiedz mu, że niedługo dostanie swoje deski. Jeśli go to nie urządza, to niech sam je sobie piłuje. Co teraz będziesz robić? Muszę chwilę odpocząć. Francis zajmuje się moją dawną robotą. Jeśli o mnie chodzi, to może piłować aż do końca świata. Szukam Angusa i Hanka. Ci, co zaginęli, nie mam pojęcia, gdzie teraz są. Może dopadli ich bandyci. Byliście przyjaciółmi, prawda? Wiem tylko, że chcieli spotkać się z bandytami w jednej z pobliskich jaskiń. Pewnie gdzieś na wschód od obozu, ale nie wiem dokładnie gdzie. Nigdy tam nie byłem. Najlepiej będzie, jeśli zapytasz o to Jacka Alligatora. On... Musimy kupić kilo, bo to jest super ważne, bo ja tu mam sporo rzeczy, sporo jaskiń do jakby wydobycia, powiedzmy, tak? Tylko nie mam kilofa. Dobra, zabijemy to topielca, bo na szczęście wreszcie mamy kusy. Patrzcie jak to... Patrzcie kurwa, z łukiem. Zobacz.
Chłopie, to jest jak, to jest dziecinnie proste, no. Dzieci... Ty. Jana Honen. Bez kitu. Dobra, chodź tu. To jest bułka z masłem. O nie, dostaliśmy hita za 3 HP. O nie, co my teraz zrobimy? Nie no, bułk jest taki przeopę. Kusza pewnie też będzie przeopę, ale chodzi mi o to, że w porównaniu... Ogólnie to chyba lepiej jest wartość siły, wiesz? Tak mi się wydaje, że jakbym poszedł siłę, to bym lepiej na to wyszedł, bo miałbym miecze i w ogóle wszystko. A tak, kurczę, jedyne co mam to łuk. I w tym łuku się często te amunicja kończy i ja muszę często... Tam coś jest w wodzie. Mi się to udał. Często muszę tutaj... wiecie... To amunicję jakby dokupywać, tak? A to kosztuje. Co to jest? Mogę to podnieść? No to właśnie. Mogę to podnieść? Jakaś skała jest. Zostałem oskamowany delikatnie. Ty, nie, to jakaś ryba jest. Poka. Kurde, wygląda jak skała albo jak ryba, nie wiem, w sumie już. Czy mamy szansę na jaszczury? Nie. Czy chcemy się tam udać? Tak. Złoty pierścień. Kurwa, ile to jest rzeczy do podnoszenia. Że zgaduję, że tu ogólnie to powinno być trudniej, bo tam woda była gorsza w kotiku, więc... Była tak przejrzysta, więc ciężej się podnosiło rzeczy, bo musiałeś biegać po prostu, żeby coś znaleźć, więc wtedy to miało sens. Teraz trochę mniej mam. Bryłka złota. Ja sobie mogę wszystko znaleźć. Dobra. Musimy udać się do jaskini. Zapis elegancko, no świetny dzień. Tylko tutaj jest potrzebny tak zwany szybki śledź. Żeby się tam udać. Pyj. Walimy szybkiego śledzia i lecimy. Jest to jakaś rzecz? Co to jest? Złote naczynie. To wiesz, to szybko. Ja chyba chciałem, miałem wrażenie, że się kurczę przez tego. Przesniknę. Jak to jest po polsku? Nie mam takiego słowa jak sniknąć. Wiecie o co chodzi? Kurde, jak jest po polsku? Sniki. Niesprytny. Kurwa. Zapomniałem. Dobra, idziemy tu. Łożysz, kurwa, martwe zombiaki. Ale przynajmniej są, kurwa, wolne, ja mam szybkiego śledzia, jestem szybki. Ale nie podoba mi się ta muzyka bardzo. Mikstura, no bierz to szybko. Amulet. O nie, lag! No nie w tym momencie! No kurwa, we wszystkich momentach, ale czemu zawsze w najgorszym jest lag, no? Zawsze we wszystkim może być w momentach, to jest kurwa w takim. Zawsze jak ugrywasz tego jednego klacza, kurwa 1 na 5, to ci komputer się wypierdoli, no nie? Zawsze jest to samo. True story. Kto tak nie ma... Nie no, ja po takie gówno tu szedłem. Zardzewniały kurwa miecz. Złoto. Dupę se wsadź to złoto. Ja pierdolę, jaki syf giga. Nie wiem, tu się nawet iść nie opłacało. A, bo tu jest X. Dobra, no oczywiście, że tu jest X. Dobra, rozjebiemy tego rozszura fastem. O kurde, ty, nie jesteś taki słaby. O, żeż kurde, blaszka. Ty, to fastem go nie rozjebiemy, ale może się uda. Widzę, że powoli trochę mu chyba więcej HP znika, bo też jeszcze bije tego lewego. Powinno być git. A może na przykład... O, nie mam już naboi, kurwa. No pewnie, że tak. Czy mam? I mi się coś zbugowało. Nie wiem, zobaczę. Nie, dobra, mam. Ja się dzisiaj triggeruję. Aż nie dużo. Dobra, fastem. Mamy szybkiego śledzia? Nie mamy, więc trzeba tutaj fastem... Tyk. Nie wiem, co to była za miksturka, że dała mi full hub, ale... Bijemy. Dawaj, bo my tu jeszcze dużo... Chociaż z drugiej strony i tak już nie pójdę tam, no bo muszę całą pół mapy muszę przebiec. To nawet na szybkim śledziu to będzie wolne na gameplay.
Więc w sumie musiałem tu spędzić jeszcze dzisiejszy odcinek. Następne fajnie było zacząć już jak będę na miejscu. Ale problem jest taki, że właśnie mówię, że nie chcę zmarnować dzisiaj za dużo czasu na granie. Więc jakbym musiał tam dojść i specjalnie chyba, że... A dobra. Dobra, mam pomysł. To ogarnąć. Ciekawe, czy da się zabić zombiaki. W sensie ja wiem, że jest na zombiaki masz tego. Specjalny ten masz. Belek taki, to rzucasz i tego. Dzięki temu... no zabijesz zombiaka. Nieważne ile ma hapsów. Weźmiemy, zabijemy, co? Bo to jest... O nie, mam nadzieję, że nie trafiłem. Zabijemy jaszczura, bo to jest te. A to nie jest ognisty jaszczur, to w co ja strzelam? No. Zawsze to jakiś free... O! Teraz to już na pewno mi się skończyło. Wow! Holy shit! Jakie efekty, kurczę, specjalne. Dobra. Trzeba postrzały. A najważniejsze kill off. Kill off jest... O kurwa, nie tu... Ty, ja nie wiem, że tu druga jaskinia jest. Nie wiem, mi się chyba przewidziało, co? Ja pierruper. Ojej. No dobra. No to co? Naprawdę. Kurwa, posąg Beliara. Co ja mam z nim zrobić? Ja nawet nie wiem, co ja mam robić z tymi posągami Beliara. Te mamy niszczyć, naprawić, coś mam z nim zrobić, czy nie? Która się tu znajduje, to możliwe, że tak. Tu widzę jakąś wyspę, też bym się do niej udał. A, dobra, już nic z tym. Tego, jaszczury nie zostały zabite, niestety. A możemy iść do tego chłopa tutaj. I zobaczyć, czy ten chłop jeszcze nie ma killów. Ten, co tu handluje, Garrett. Killów. Handel. O nie, masz killów. To jest najgorsza informacja ze wszystkich informacji, bo ja teraz muszę się cofać. Ja pierruper, dobra, masz tu piwko. Co on wie? Gina. O, masz nowe strzały. Nie mówię przecież niczego nowego. Ty, ale to trochę cheating, bo przed chwilą nie miał strzał. Trochę taki cheating mi się wydaje, widzowie. Ale dobra. Średni, już żebym tego nie sprzedał zaraz, bo jestem kurczę taki, że przypadkiem sobie tu kliknę i będzie. Tutaj żuwaczki pełzacza, może nie. Może nie. Muszla? Kurde, wydaje mi się, że z muszli to się tylko kurczę w tym robiło. Oczywiste od dawna. Widzi i słyszy się to i owo. Posłuchał nie. Don't Starve się robiło z muszli w dodatku Shipwrecked. Pancerz. Dobra, mamy tego, możemy się wracać. Szybki śledzia, dawaj mi tu. Kurde, już tyle hajsu wywaliłem, że nie wiem, czy to się opłaca. Czy opłaca się na odcinek, ale nie wiem, czy mi się w gotiku opłaca. Wydaje mi się, że nie jest warto walić, kurde, szybkiego śledzia co chwilę. Z drugiej strony mówi się tak, czas to pieniądz, tak? I w tym czasie może zdążę opierdzielić ze trzy takie tutaj. O! Mieszek. O, muszę. Ze trzy takie miejsca w tym czasie, co bym tutaj szedł do jednego, więc a nie wiadomo. Dobra, pojedynek numer dwa chyba tutaj będzie z jaszczurem, wydaje mi się. Słuchaj, prawa jest taka, że tutaj już jesteś martwy, koleżko. Dobra, doświadczonko, tutaj jakaś skóra. Lecimy dalej, fast saving. Mike, zobaczymy w ogóle, co tu są za rzeczy. Ja mam jeszcze kilka tych miejsc do pójścia, to może pójdziemy od razu. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to a tam nie wiem, czy wcześniej też nie było X-a. W sensie w środku. Poka. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Złoty kompas! O kurde. Nie wiem, czy to Cox, czy nie Cox. To chyba jest Grega, tak? Czy tego drugiego? Na pewno to Questa się przyda. X'a jest tutaj... brak. Chciałbym zobaczyć, ile one biją.
O kurde, jakie wy jesteście boby. Dobra, suń się. Giga słabiaki. Ale na pewno tego, na pewno ma tu tutaj dobre zabezpieczenie ten chłop. O, srebrne co? Talerz? Co robi ta? Oj, puchar. Co robi puchar ze srebra? Chociaż tak bym chciał mieć taki złoty puchar. To dla szefów totalnych. Dobra, po co ja tu biegnę? Aha, bo one chyba potrafią strzelać. Oj, szybki śledź mi się skończył. Ale chyba jakbym przebiegł tu, to było szybciej. Mam nadzieję. Proszę nie strzelać. Dzięki. Nie będę musiał po tej wodzie chodzić, która nas spowalnia. Do jaskini naprzód. Kurde, ile rzeczy, bo nie miałem tego kill-offa. Mogłem w sumie pomyśleć wcześniej, a nie dopiero teraz. Ale... Ten kompas, kogo był to kompas? Nie pamiętam. Ale quest z kompasem na pewno jest. Pytanie, czy ten kompas nie jest na tyle warty, że lepszy, że lepiej sobie jest zachować go w kieszeni. Nie wiem. Zobaczymy zaraz. Idę wykopać jeszcze jedną rzecz. Później po te dwie rzeczy w kaniony to już sobie pójdę z buta. I tego. I... A tu nie było żadnej rzeczy? A jestem przekonany, że to był X-ik. Serio. Gdzieś jeszcze był X. Kurde. A nie był na tamtej poprzedniej wyspie, tylko jestem retynem? Znaczy tam, gdzie byliśmy na tej plaży? Nie wiem. Coś kojarzy, że był gdzieś. Gdzieś był jeszcze. Dobra. Trzeba znaleźć złoty tego. Złoty... Naszyjnik, nie, złoty kompas, tak, on jest warty nic, więc w sumie wyjebane, trzeba tylko oddać misję. Będzie jakiś, będzie opisana ta misja, może w jakiejś, o, kombar Gareta, kompas Gareta, Garet, dobra. Zajebiście, będę przynajmniej wiedział i nie, z każdą postacią nie będziemy musieli rozmawiać. Garet, Bill, Greg, Garet. A, to jest ten, co chyba sprzedaje, co, czy nie? Nieprzyjemna sprawa. Tak. Siema, ja normalnie tu kompas oto mam. Oto twój kompas. Ha! To rzeczywiście on! Nie spodziewałem się, że ujrzę go ponownie. Wielkie dzięki. Tym razem Greg już go nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Pas. Pas. Zrobiłbym to że pasujesz. No kurde, znowu masz... Ale ty masz tu rzeczy, gościu. Ale my mamy skóry w ogóle wszystkiego. Oj, kłów. Ja pierchluper. A ja mam te mieszki, to w sumie je mogę pootwierać. Mieszko pierwszy. Nie wiadomo już komu można ufać. 25, 50. Przecież wiadomo, stuwa? Bogaci. Liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Dobra. 456 Andel. Ty, ale to jest strasznie dziwne, że on mu się tak ciągle to respi. Trochę nie fair jest Giga, bo ja, a ja jak teraz robię tak, tak, tak? Ale kurwa głupy. Dobra, ale kupię ty chyba z 500 strzałów, co nie? Nie wiem, że tak to działa. Rozumiem, że, nie wiem, ma nieskończone zapasy pewnych rzeczy i po prostu wyciąga ze skrzyni, bo akurat nie miał na wierzchu, nie wiem. Tak sobie to wytłumaczmy. Coś takiego. 23 minuty, nie no, aż żal kończyć tu odcinek XD trochę. Ale strzałów to ja potrzebuję giga dużo, no jak? Trzeba coś sprzedać. Trzeba to sprzedać. To w sumie, a nie, bo to pira... To nie może. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Tego mam dwa w sumie. To mam dwa łuki. To jakiś miecz, boga to. A, taki średni, nie wiem, czy on tak dużo warty. Kilo ważny, sierp. To było oczywiste. Normalnie to robię poza odcinkiem, ale tak jak mówię, dzisiaj niestety tutaj. Czas goni. Świeczniki, no możemy sprzedać. Co jest wszystko ze srebra i zostaje sobie tylko złote. Okej. Okay. Muszę tak kilka razy porobić, bo potrzeba dużo strzał jest. Całkowicie się z tobą zgadzam.
kiepska sprawa. I tak, co wam powiem w sumie ciekawego w takim czasie, jak robię takie dziwne rzeczy, bo dzisiaj mam wrażenie, że trochę jest mało gadatliwy odcinek. To ze względu oczywiście na to, że tak jak mówię, no dopiero wstałem. Jestem strasznie zaspany. Ciekawa laga, nigdy nie widziałem takiej. Jakaś opowieść na fastem. Pokaż mi. Co? Kurde. On nawet nie wie, jak się trzyma miecz. Dobra opowieść, dobra historia. Jakaś historia, którą nie opowiadałem. Aha, o, to jest dobre. To jest dobre. Na przykład byłem ostatnio na tego. Bo ja tu, ja mieszkam w lesie ogólnie, w Polsce, jak w lesie, wiecie jak jest. Ja mieszkam sobie w lesie. To nie, że tak, że jest las bezpośrednio, ale jak pójdę tam 10 metrów w prawo, 20 może, no to mam taki giga w kurwę las przez 15 kilometrów, no nie? To jest ciekawe, bo nigdy przy lesie nie mieszkałem. Więc słuchajcie, idę, jestem sobie w lesie i tam na dół mam takie jeszcze giga jezioro. Tylko problem jest taki, że jak chodzę w okularach, mam maskę, no to mi oksy parują. Nie? Bo tak jest. I tam musisz albo tego, albo płyna takiego specjalnego kupić, albo na przykład takie domowe sposoby, jak napluj czy coś takiego, nie? No. Ale tak się składało, że ani ochoty pluć nie miałem. No, ja po prostu byłem sobie się przejść, tak? Więc idę, słuchajcie, idę. Zrobiłbym to inaczej. Tylko że kurde zaparowane okulary i tak mówię. Ja pierszuper. Prawie nic nie widzę. Nie, znaczy właściwie to nic nie widziałem, no bo jeszcze gorzej, nie? Jeśli gdzie jest ten kawałek na południowo. Dobra, nic nie rozumiem. Więc zaparowany cały nic nie widzę, no to jeszcze gorzej widzę, no bo normalnie to już nic nie widzę, a jeszcze z zaparowanymi okularami, no to jest koniec, GG. Więc ściągam okulary, tylko mówię, ale słabo, bo ja nic po prostu nie widzę. I mówię, ja pierwszy uper. Jak tu, chyba jest fajny widok. Ale nie wiem. Więc słuchajcie, musiałem sobie zrobić. To nie jest jakaś turbo dobra historia, po prostu przyszła mi na szybko. Więc słuchajcie, wziąłem telefon, zrobiłem zdjęcie, bo nie widziałem na miejscu, bo jestem ślepy, bez okularów. Bez okularów nie widzę nic. Wiecie, jakby stanął twarzą twarz na odległość tam, nie wiem. Ja i ty 3 metry dalej, no to ciężko by było, żebym rozpoznał bez okularów. Więc wziąłem, słuchajcie, mówię, ale ładnie. Fajny zachód słońca. Wziąłem kurde telefon i zrobiłem zdjęcie, bo nie widziałem na żywo i dopiero mówię, zobaczyłem sobie na kompie, jak przyszedłem do domu, mówię, ale fajny widok. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Totalnie koks, bycie ślepym. A wada jest posiadana chyba z minus 5 czy coś. Jest wysoko. Jestem jak Harry Potter dosłowny. Jeśli chodzi o wzrok. Ja ni chuja nic nie widzę. Dobra, idziemy jeszcze 28 minut. To świetna, fantastyczna, najlepsza historia. Totalny pochrzan dzisiaj odcinek. Pamiętaj zostawić lajka, jak jeszcze tego nie zrobiłeś i komentarz. Idziemy jeszcze raz tutaj wykopać jeszcze jeden tutaj icik. Kurde, 100 expo za szczura? Gościu. Strasznie dużo. To tu było? Nie, tak myślałem. 100 expo? Holy shit. Idę jeszcze tego. Idę. Oła. Idę jeszcze tego. Wykopać tutaj jedno, to jest tu po lewo za tym tu przed nami. I tu zakończymy, słuchajcie sobie, moi drodzy, odcinek. Jeszcze bym sprawdził, ile są warte te szkatułki, co znalazłem. To jest jakieś tam. No nie wiem, jak to było. Skrzynia ze skarbem chyba nazywała. Tu jest taki iksik. Skarze, ale warto jest mieć teraz kill-off. Bo ja nigdy nie wiedziałem, po co się kill-off przydaje, a tu niespodzianka. Sądzę, że coś znalazłem. Skórzany mieszek znalazłeś i runę, a to ciekawe bardzo. Ty, runa to jest chyba do teleportacji. A to interesujące. Poka. Oj. My i tak w sumie chyba ja muszę iść i tak tędy, nie? Tak, i tak muszę iść naprzód, później w prawo. No dobra. I tą górą chyba tam muszę iść. Poka. Co to jest? Skrzynia ze skarbem. To jest to, co znalazłem. To jest 200 warte. No to gówno jebane. A druga to jest jakaś runa.
Tylko jaka? To są runy, tak? Teleportacja do klasztoru. Było. Majątek ziemski. Było. Bo to jest święty płomień. Był. Strach był. Teleportacja do zamku była. Górnicza była. Portowe miasto było. I tawerna również i było. Także nie wiem, co znaleźliśmy. To też poznajdowaliśmy. Amulet życia. Nie. To znaleźliśmy konkretnie to. Amulet wojownika. Ochrona przed bronią. Jesteś trzema braćmi z Kastety. Razem jesteśmy silniejsi. Jesteśmy. Aha, czyli jeżeli będę nosił jakieś trzy pewnie specjalne, te specjalne jakby, te amulety, to będzie, o kurwa orkowie, bo ja zapomniałem, o kurwa ile to jest zwierząt, bo jak poprzednio grałem, to wszystkie wytłukłem, ale później robiłem wszystko na cheatach, no bo siódmy raz to przechodziłem. Mi się nie chciało wszystkiego zabijać, po prostu chciałem zabić te jebane brzydwiaki, a dobra widzowie, widzimy się jutro w odcinku, o ty słyszałem miecz. Nie wiem, czy to dobra informacja, czy zła teraz. A, chyba dobra, bo to schował ork po prostu miecz. Widzimy się jutro w każdym bądź razie. A ja życzę wam, moi drodzy, miłego dnia. O, iksik. Oraz miłej nocy. Zobaczymy jeszcze co w iksie. Ale już do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Ach. Bryłka rudy, zwój. A, i znowu zwój. No to ja nie wiem za bardzo co za zwoje, więc nie wiem czy to było opłacalne. Nie wiem czy to nie była ta niepamięć, może nie. Nie wiem. Dobra, oddzielnik Grega tej. To wam jeszcze pokażę. Dobra, kończymy, widzimy się jutro. W każdym razie, do zobaczenia. Zostaw lajka, wpadnij vlogowy kanał, Twitch, Twitter, Instagram. Wszystko masz w opisie. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się, cześć.